12 400 zł w naszym ekwipunku, ale jeszcze tutaj mamy 3000 zł do sprzedania z poprzedniego odcinka, więc sobie to sprzedamy. Ważna sprawa. Przypominam, że trwa konkurs na USP Printstream za 330 zł. Jedyne, co musisz zrobić, to płacić z kodem MRC 10 zł na stronę i od 14 października trwa konkurs, który będziesz mógł zgarnąć. Mamy dzisiaj 15 000 zł i dzisiaj chcemy pootwierać drogie skrzynki na stronie. Co ważne, pamiętaj, że z kodem MRC dostajesz 2,10 zł na start oraz 10% bonusu do doładowania, więc wpłacisz na przykład 100, to dostajesz dyszkę za frytę, więc bardzo fajna opcja, a my dzisiaj skupiamy się na drogich skrzyniach, więc interesuje nas tutaj ta zakładka. Może na początek, case battle z drogich skrzynek. To, co wszyscy lubią najbardziej, ja też to lubię najbardziej, spróbmy to. Więc tak, zamieśćmy sobie tutaj na pewno. Zacznijmy sobie może od Luxurious Case'a, Royal Case, dodajmy sobie do tego Amethyst Case, Supreme Knife, i Gemstone, to 4700 zł, tak, dzisiaj ten odcinek będzie wyglądał, właśnie na takie skrzynki dzisiaj gramy. Dwóch graczy, tak, żeby tutaj, wiecie, nie ryzykować za bardzo, zróbmy to na spokojnie, na dwóch graczy. Sprawdźmy, dodamy sobie oczywiście bota, bo o tej godzinie raczej nikt nie wejdzie, bo jest godzina 9:30, więc ciężko, żeby ktoś wszedł. Oby nam coś tutaj oddało, bardzo proszę. O, gość Printstreama dostaje w pierwszym rzucie, no to mi się nie podoba, nie? O kurewsko, one dobre nowinki, nie, naprawdę. Okej, to faktornie to poleciało, więc jest okej. No sraka poleciała w ogóle. 400 zł przegrywamy, no nie, nie, nie. Może... Mamy to chyba! Mamy to! Pięknie! 6000 zł, 1200 zł na plus, może być, tak to może właśnie wyglądać. I w ten sposób dzisiaj będziemy grać, ale wejdźmy sobie na razie, idźmy na te skrzynki, jestem na jaron. Widzowie, jak skoro dzisiaj taki odcinek, gdzie otwieramy naprawdę drogie skrzynki, to White Lotusa trzeba spróbować dropnąć. Mamy na to 1%, 1%, ta skrzynka kosztuje 500 zł, pierwsze otworzenie testowe, poleciała sraka. Jestem w stanie zaryzykować 1100 zł na to, żeby powiedzieć na White Lotus. Mamy wtedy na to 3%. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. Nie raz się dropiło takie rzeczy. To jest do zrobienia. Proszę. White Lotus, proszę. To było 1500 zł i nie ma, nie? A, no nic, może wejdźmy na Luxurious Case'a. Mamy taką fajną łapówkę, The Prince, albo kałaszka, God Arabesque. Naprawdę fajne skiny. Mógłbym to otworzyć w ten sposób. Byłoby 4%. I tak to otworzymy! Tak to właśnie ma dzisiaj wyglądać! Tak ma właśnie to wyglądać! O to chodzi! No, w ten właśnie sposób! Tak, to mi się podoba, naprawdę. 1200 zł. Kolejne otworzenie tutaj. Mamy kostkę. Czy ta kostka jest na dobrych procentach? Ile ona kosztuje? Okej, okay, to jest taka tania kostka. Nawet nie wiedziałem, no to trudno. Aczkolwiek dalej jesteśmy na półsie, więc może być. Ale oczywiście wiecie, gramy zachowawczo, więc nie chcemy wszystkiego stracić oczywiście, więc ja bym coś przetestował. Nigdy nie otwierałem skrzynki z agentami, to wygląda w ten sposób. I ten skin teraz strasznie zdrożał, on teraz kosztuje 130 dolarów chyba, albo coś takiego. Więc fajna opcja, żeby na pewno coś go dropnąć, by nam poleciał, nie. Aczkolwiek wejdziemy z tym na case battle oczywiście. To nie jest najdroższa skrzynka oczywiście, aczkolwiek chcę ją przetestować, bo nigdy jej nie otwierałem. Sprawdźmy, to jest 1200 zł. 4 gracze, zróbmy sobie i sprawdźmy. Na przykład ta baba w stroju pływaka mogłaby mi polecieć, mu poleciał ten z kondomem na ryju. Ej, co tyle kosztuje ten skin? No, ja nie wiedziałem, że to kurwa tyle kosztują te agenty niektóre, ty. Ty, no było dać underdoga chyba, było dać underdoga. Spokojnie, ja coś czuję, że ja do agentów będę miał szczęście. To kosztuje 140 zł, okej. Okay. Oj, 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 ale mu poleciał zrzut teraz, 400 zł, Sri Bloody mu poleciał. Uuu, mi też poleciał, ale mi ten tańszy, nie? Tak, mi ten tańszy sobie, kurwa, poleciał, oczywiście, że tak. Okej, okay, mamy gościa z skarpetą na ryju, całkiem w porządku. Troszeczkę żeśmy tutaj nadrobili, ale no to dalej jest daleka droga, żeby wygrać tą case battle. No, grubo tu leci chłopaku. Gość ma nad nami 450 zł przewagi, więc średnio to wygląda. Ło, okej, okay, on coś jest warty, 200 zł, dokładnie. Weź, przestań, co temu botu Aleksowi leci, człowieku? Weź. Ale ciekawa jest ta skrzynka nawet z tymi agentami, tak szczerze wam powiem. 6000 zł na agentach! 6000 zł na agentach, człowieku! Jeszcze raz to robię. I chuj. Ja chcę jeszcze raz to zrobić, tą bitwę. No i patrzcie, jaki zrzut z pierwszej skrzynki w ogóle poleciał. Tu gościowi skin zacznę... Ale dlaczego ja dostaję gorszego tego Sir Bloody? Dlaczego to tak jest? On musi dostać takiego, a ja dostaję takiego. To jest nie fair. Wow! No i to mi się podoba! To mi się podoba, ty! No, doktor Romanów nam jeszcze leci, a doktor Romanów niestety tylko 50 zł kosztuje. Myślę, że troszkę więcej. No, rybaka mamy, on 130 zł chyba, nie? Dokładnie. Kajakarz drogi, kajakarz drogi. Jestem ciekawy, ile kosztuje ta baba w płetwonurku. Ona też jest droga z tego, co kojarzę. Oj, 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 gość nas goni, bot Majka nas goni. To niedobrze się zaczyna wyglądać. No, niedobrze to zaczyna wyglądać, bo naprawdę dogonili nas.
5 skrzyń, wygrywamy 100 zł. Czy to, czy no właśnie... No pod koniec, zawsze pod koniec, zawsze pod koniec. Okej! Dobrze. Na szczęście wychodzimy znowu na prowadzenie. To coś kosztuje, co? 100 zł, no coś tam kosztuje. Proszę, bez tych drogich skinów teraz dla nich, proszę. Sir Bloody, zawsze ta stówka do przodu jest. Proszę, dajcie wygrać. Mamy to! Ile siana? 5200 zł! Agenty są mega mocne, naprawdę strzyka z agentami jest mega mocna. Ale nie po to tu przyszliśmy, tu na drogę strzynki, więc Royal Case, skrzynia, 3 razy, 1900 zł. To nas interesuje, nas to interesuje tutaj, Proszę, 1900 zł w to wrzucamy, żeby zaraz się nie okazało, że lepiej było agenty otwierać. Chyba właśnie, kurwa, było lepiej agenty otwierać. Oczywiście, że było lepiej agenty otwierać, czy 800 zł w pizdę. Jeszcze raz sobie to damy. No nie. Ja mam taką rozkminację, jakby tu wejść i... dać Jokera na przykład. 3 razy. 400 zł. Tam poleci na Jokerze stąd. Tu by było fajnie. Tu by było mega fajnie. To nie jest ty, 50 zł tylko na minus, to nie jest aż tak źle. Tu już gorzej. Sprawdźmy jeszcze boost moda, tak? 374 zł. Na plus chyba. Na plus na pewno. 622 zł to kosztuje? Dobra, człowieku, te agenty są OP. Przecież to tylko agenty się opłaca otwierać teraz. Dobra, tu już nie, aczkolwiek to ona jest chyba droga. Ona chyba jest droga, co? Aż tak. No czeka na nas ten Amethyst Case. Otwórzmy go. No, 3 razy go otworzymy. 3 razy. Tu lecą naprawdę dobre itemy, ale tu już trzeba mieć naprawdę duże szczęście, żeby tutaj coś dobrego poleciało. Sprawdźmy nasze szczęście. Nie, to z 1800 zł strzelam. 1400, nawet nie. Ale dobra, no jesteśmy dzisiaj na plusie. No, Gemstone Case należy się wam. Podkontencik się wam należy. 5000 zł to kosztuje, człowieku. No dobra, no otworzę to. No to wszystko się wyjaśni, czy jesteśmy dzisiaj na plus, czy na minus. 5000 zł za kliknięcie, no dobra. Ten bajonet nam to zwraca? Nie. Nie jest źle. Szczęście nie jest aż tak źle, jak mogło być. Dalej, mamy 18 tysięcy złotych, jesteśmy na plusie. Widzowie, ja wyznaję zasadę, że trzeba skończyć, gdy jesteśmy na plusie, więc skończymy. Generalnie, no to co? Dzięki bardzo za oglądanie. 18 tysięcy złotych, skrzynka z agentami jest mega kozak i przypominam, że macie tydzień, żeby wziąć udział w konkursie na USP Plit Streama za 330 zł. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się już niedługo.